Na 30-lecie duszpasterstwa środowisk twórczych w Łodzi przygotowana jest specjalna premiera. Cóż to za premiera i dlaczego właśnie taka? A tą, tą premierę tak naprawdę przygotował ksiądz Kardynał, ponieważ ja mi się nie odważył wymyślić, że można tutaj w Łodzi po tym wszystkim, co zrobiliśmy wcześniej, bo najpierw grał Jerzy Trela i ksiądz Kardynał oglądał Jerzego Trele w tamtze w Krakowie. No i po, potem nas zapraszał, żebyśmy koniecznie przyjechali, bo chcę pokazać swoim klerykom, chcę pokazać księżom właśnie temu środowisku całemu skupionemu wokół Teatru Logos. No, no tak się zdarzyło, że, że jesteśmy, że to robimy właśnie i że oczekujemy na to, co się stanie w sobotę. To jest wielkie kazanie księdza Bernarda. To jest o istocie zła, o immanencji zła, to znaczy o tym, że właściwie zło jest w nas, prawda? a dobro jest właśnie po to wymyślone, żeby walczyć z tym złem, które jest dookoła nas, w nas, w każdej odrobinie tego świata. Więc to rozważanie przez wielkiego filozofa jest tak pięknie napisane, jak bajka o diable. No, no rzecz w tym tylko, że trzeba znaleźć wybitnego aktora, żeby potrafił to, co zwykle jest do czytania przeznaczone, żeby zrobić z tego przedstawienie, żeby zagrać tego księdza Bernarda, żebyśmy mogli mu uwierzyć. Bo jak czytamy, to się wyobrażamy i wierzymy w ten cały świat przeczytany. Natomiast tutaj już trzeba wielkiej klasy aktor aktora. No mamy to wielkie szczęście, że mamy Mariusza Internika. No i wszystkich zachęcam, żebyście go zobaczyli, bo takiego Bernardyna długo nie zobaczycie. Teatr to nie tylko sztuka, choć jest to sztuka, która potrafi przemienić. Przychodząc na, ten, na to przedstawienie. Po, po zobaczeniu tego przedstawienia, co ono może zmienić w człowieku? No, ja bym chciał być takim optymistą, że, że tego my wszyscy artyści w teatrze marzymy o tym, żeby tak było, prawda? Ale w piśmie jest powiedziane choćby jeden, sprawiedliwy i tak dalej. Prawda? Więc, więc jasne jasne, że ponieważ teatr jest sztuką emocji, przemawia się przede wszystkim do serca, a potem dopiero do rozumu. No. No, no, można mówić o zmianie, bo jeżeli tylko do rozumu, to jest trudniej. Prawda, bo, już, nie wiem, bo Od tego jest edukacja, szkoła, step by step, powolutku. A teatr to jest jętka jednodniówka. Przychodzi się, wchodzi się od razu w ten świat inspiracji, świat sztuki i, do, i przemawia bezpośrednio do serca. Więc jeżeli ktoś ma serce skamieniałe, to trudniej. Ale ci, co sami chodzą do teatru, wybierają teatr sobie, jak, jak myślę, to coś w środku im mówi, albo anioł stróż ich tam posyła, a znaczy, to może jest. Więc ja wierzę, że. Bo te trzy domeny, nauka, religia i sztuka, wielkie, no zawsze przechodziły jakieś kryzysy albo wzloty, albo upadki, albo no, nigdy to nie jest płaskie. Prawda? I teraz mamy taki czas, że sztuka zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę, że może pomóc w, w, w kryzysie nauki, czy w kryzysie sztuki, czy raczej niekoniecznie no, w kryzysie, ale w tej po prostu, jakby to powiedzieć. To musi być jakaś ewaluacja prawda, teraz. I sztuka na pewno pomaga, a taka mądra sztuka, i na, w dobrym wykonaniu, w świetnym miejscu, i tak dalej, wszystko razem. Tu jest koło ko 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 kościoła, więc przychodzicie do teatru Logos. Aha. Nie musicie wcale tam iść, chodzić do kościoła, ale jestem pewien, że jak przyjedziesz do teatru Logos, to zapukacie potem tam do drzwi, albo wystarczy, że otworzycie, bo one są otwarte. Reżyserował Pan w różnych miejscach, najczęściej w Krakowie, w Teatrze Stu. Przyjął Pan do Łodzi, by tutaj e, przedstawić swoje dzieło e, na deskach teatru. Logos wyjątkowego teatru, bo teatru przy Kościele, działającego przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Łodzi. Czym jest dla Pana ten teatr? Jak Pan zobaczył tych aktorów, tych ludzi, którzy go tworzą? No Nie, no to jest po prostu wspaniała przygoda, bo to jest teatr, który zachowuje się profesjonalnie. Znaczy, jeśli chodzi o traktowanie sztuki, traktowanie sztuki teatru, ma stosunek, powiedzmy, zawodowy, uregulowany profesjonalnie. Natomiast z ducha amatorski, to jest wspaniałe. Ja jestem amatorem z ducha, mimo że jestem, jakby to powiedzieć, pilnuję rzemiosła przede wszystkim. To jednak to, po co się robi, jest ważniejsze niż co się robi. Bo co to jest ten rudymentarny start, prawda? Wiedzieć co. Ale samo co nic nie znaczy. Dopiero po co? Prawda? Więc jeżeli mówimy o sztuce, która cała jest chrześcijańska przez natury, bo jak nie jest chrześcijańska, to jaka ona jest? Nie? Ta y, sztuka teatru przede wszystkim, bo ona jest y, zbudowana na Logosie właśnie. A ten fenomen tak się nazywa. Więc tu jest wiele sprzyjających okoliczności. A to, że jest przy kościele, to, że się tu gromadzą wspaniali ludzie, to nie jest dla mnie żadną tajemizą, bo od wielu, wielu lat tutaj przyjeżdżamy, się przyjaźnimy i wymieniamy się doświadczeniami. A, a, a szef tego tutaj obiektu, czy jakby to powiedzieć, właściwie to nie jest obiekt, tylko to jest jakiś kombinat. Prawda? Tego kombinatu przyjeżdża bardzo często z gościem w kraju a no, ksiądz kardynał, nie będę mówił skąd przyjechał, do Łodzi. Kończąc, dlaczego warto zobaczyć tę sztukę, panie reżyserze? No, warto z wielu powodów. Po pierwsze dla sanitarnika, bo z, z zawsze tęsknimy, czy też myślimy o tym, żeby zobaczyć dobrego aktora w roli, prawda? bo on nas wprowadzi w świat. To znaczy z, zapomnimy przez moment prawda, kim on jest, że jest jakiś aktor, po prostu wejdziemy w świat, który on przedstawia. No więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa ze na Kołakowskiego, to znaczy na to, że rzadko o diable ktoś potrafi tak powiedzieć, żeby z jednej strony nas przestraszyć, a z drugiej strony nas pouczyć, a z trzeciej strony zachęcić do refleksji.